Kamil bardzo szybko przekonał się, że życie nie jest usłane różami. Urodził się w delikatnie mówiąc słabej, bardzo słabej rodzinie. W jego rodzinie, w jego otoczeniu pili wszyscy. Pili rodzice, wujkowie, ciocie, piła babcia, pił dziadek, pili sąsiedzi. A krzyk, niekończące się awantury i przemoc w jego domu były na porządku dziennym. A wtedy myślał sobie, już jako dzieciak, że tak właśnie wygląda świat. Że tak wygląda świat, jego rodziny, bliskich, przyjaciół. Innego świata nie znał. Gdy miałem jakieś 5 lat, mówi, rodzice rozwiedli się. A on z bratem trafił do babci jako rodziny zastępczej. A babcia mieszkała 500 metrów od jego rodzinnego domu, więc wiele się nie zmieniło. Ta sama dzielnica, ci sami znajomi, te same imprezy, ten sam brak bezpieczeństwa. No, taki był świat, jaki Kamil znał. Policja, krew, głośne krzyki, bluźnierstwa. A najgorsza była pijana mama leżąca na ławce w parku. To jego wspomnienia z dzieciństwa. To jego świat. Gdy miał 5 lat, zdarzało się, że uciekał z domu i spał gdzieś w komórce albo latem na dachu, a nikt z dorosłych nawet tego nie zauważył. A czas szybko mijał, on stawał się coraz bardziej odpowiedzialny sam za siebie. Już dobrze wiedział, już mając 5 lat, dobrze wiedział, że świat nie jest usłany różami. A w wieku 7 lat, a to może być dla was szokujące, palił już papieros. A gdy miał 9 lat, pierwszy raz upił się do nieprzytomności w komórce z kolegami alkoholem, który ukradli z domu. Gdy miał lat 11, pierwszy raz spróbował narkotyków. A w tym samym roku popełnił swoje pierwsze przestępstwo. A dopuścił się wymuszenia pieniędzy przy użyciu noża. Gdy miał 15 lat, umarł jego ojciec, a on poczuł ogromny ból. A 6 miesięcy później, w okolicach świąt Bożego Narodzenia, zmarł jego dziadek. Dziadek, który dla niego był jak tata, który zastępował mu ojca, gdy rodzice się rozwiedli. Kolejny cios, potężny ból, rozczarowanie życiem i niepohamowana chęć odebrania sobie życia. A taki był świat. Świat, jaki Kamil znał. A po śmierci dziadka jego babcia szybko podupadła na zdrowiu, a w następnym roku zmarła. Były to kolejne święta pogrożone w żałobie, bo babcia, tak jak dziadek, zmarła przed świętami Bożego Narodzenia. A Kamil znienawidził te święta. A na pogrzebach swoich bliskich wiele razy słyszał. Słyszał, jak ktoś mówił o Bogu jako o miłującym ojcu. A Kamil nie mógł tego słuchać. Myślał sobie, szkoda, że on nie zna mojej historii. Gdyby ją znał, zmieniłby zdanie o miłującym ojcu. A później było tylko gorzej, jak się domyślacie. Uzależnienie, zorganizowana przestępczość, pierwsze wyroki, więzienie. Co jakiś czas myślał o Bogu. Zdarzało mu się myśleć o Bogu. A gdyby istniał, ten świat wyglądałby inaczej. Tak myślał Kamil. Gdyby istniał, to nie pozwoliłby na takie straszne rzeczy, które działy się w moim życiu. Gdyby był szczerze zainteresowany moim życiem, tak mówił Kamil, to świat byłby lepszym miejscem. Gdyby tu był. A Bóg stawał się dla Kamila coraz bardziej odległy.
odległy i niedostępny. Wielu ludzi, przeżywając trudności, w podobny sposób myśli o Bogu. Niektórzy sięgają nawet do Pisma Świętego, do Biblii i czytają o tym, jak może wyglądać życie człowieka, a potem mówią, ten, kto to napisał, ten, kto wymyślił te zasady, nigdy nie żył na naszym świecie i nie wie, jak to jest zmagać się z trudnościami codziennego życia. Nie wie, jak to jest zmagać się z bólem i cierpieniem. Więc czy Bóg, który jest gdzieś tam w niebie, rozumie ludzi? Czy rozumie ludzi, którzy żyją tu na ziemi? Czy może nam pomóc w naszej zwykłej, codziennej biedzie? Czy jest z nami? Czy jest z nami zainteresowany? Czy jest z nami zainteresowany, skoro nigdzie nie widać śladów Jego obecności? A podobne pytania czasem zadają ludzie zupełnie niewierzący, tacy jak Bernard Russell, najbardziej znany ateista swoich czasów. Pewnego razu jakaś kobieta zapytała go, co by było, co by zrobił, gdyby okazało się, że jednak się pomylił i właśnie stoi przed perłowymi bramami nieba. A on na to odpowiedział. Powiedziałbym, Boże, dałeś mi niewystarczające dowody. Więc czy Bóg, który jest w niebie, rozumie nas, żyjących tu na ziemi? Czy może nam pomóc w tej naszej zwykłej, codziennej biedzie, w tej beznadziejnej sytuacji, w której czasami się znajdujemy? A podobne pytania często padają z ust bardzo zwykłych ludzi. Ludzi podobnych do ciebie i do mnie, którzy przeciwko Bogu nic tak naprawdę nie mają. A podobne pytania mogli zadawać bohaterowie naszej dzisiejszej historii, ci prości pasterze, o których dzisiaj śpiewaliśmy. Chcę przeczytać z wami dłuższy fragment z Ewangelii Łukasza, z 2 rozdziału, a będę czytał od 1 do 20 wersetu. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiriniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania i urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. A na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtedy stanął przy nich anioł Pana, chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawiciel, jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedział o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowała wszystkie te słowa w pamięci
i w myślach łączyła je w całość. Pasterze tymczasem wrócili do swoich stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. A świat, w którym przyszło im żyć, podobnie jak świat Kamila, nie był usłany różami. A o Bogu, o którym słyszeli, a Boga, którym słyszeli, trudno było w tym świecie, w którym żyli, dostrzec. Polityczny klimat przypominał Rosję z lat 20. XX wieku, w lat 30. XX wieku pod rządami Stalina. Publiczne spotkania były zakazane. Wszędzie było pełno szpiegów. Rzymskie legiony stacjonowały w miastach i we wsiach, w wioskach, a rzymskie symbole, symbole władzy wisiały na bramach miast, a poborcy podatkowi pobierali opłaty, opłaty dla Rzymu. A tym światem niepodzielnie rządził cesarz August. To był jego świat. To był jego świat w 100%. A jego poddani obchodzili go o tyle, o ile nie sprawiali problemów i zapewniali napływ świeżej gotówki do cesarskiego skarbca. W tamtych czasach trudno było dostrzec prawdziwego Boga, bo dla wielu August był Bogiem. Cesarz August dla wielu w tamtych czasach był Bogiem. A jedna z inskrypcji na jego cześć głosiła: Boski cesarz August, syn Boga, imperator nad lądami i morzami, dobroczyńca i zbawiciel świata. A ten zbawiciel świata i dobroczyńca, jedyne o co się troszczył, to swoje własne dobro kosztem swoich poddanych. I właśnie dlatego wtedy wydał dekret o spisie, bo każdy taki spis pociągał za sobą albo pobór do wojska, albo nowe podatki. A ponieważ Żydzi w tamtych czasach nie służyli w rzymskiej armii, dla nich oznaczało to większe podatki. W takim właśnie świecie, z dala od domu, bez pomocy położnych i bez udziału krewnych, urodził się Jezus. W kiepskim świecie i w kiepskich warunkach przyszedł na świat prawdziwy Zbawiciel. W takich przyjaznych czasach przyszło żyć Józefowi, Marii, pasterzom, bohaterom naszej dzisiejszej historii. Maria, Józef i pasterze zgadzali się co do jednej sprawy. W jednej sprawie mówili tak samo. Wiedzieli, dobrze wiedzieli, że świat nie jest idealny. A często przy okazji tych świąt dużo używamy górnolotnych słów, pięknych zdań. Mówiąc, gdy narodził się Chrystus, zaczęło się coś nowego. Gdy Chrystus przyszedł na świat, całkowicie się wszystko zmieniło. Od momentu, kiedy Chrystus się narodził, już nic nie jest takie samo. A często sam jestem kuszony, aby właśnie takich słów używać. Takich górnolotnych, wzniosłych słów. A często przy okazji tych świąt cytujemy biblijne zdania, całe biblijne wersety pochodzące z Ewangelii Jana, Łukasza, Mateusza. Często cytujemy taki jeden fragment, mój ulubiony fragment. Słowo stało się ciałem. Ale słowa te dla wielu dzisiaj, a szczególnie dla tych, którzy nie znają Biblii, nie znają Chrystusa, nic nie znaczą. Bo kto dziś rozumie, co to znaczy słowo stało się ciałem? A może, i do tego zachęcam, warto dzisiaj zejść na ziemię i z takiego górnego, górnolotnego gadania, z takiego górnego C, spróbować poszukać takiego bardzo przyziemnego konkretu. Zauważcie, że fragment, który dzisiaj wspólnie czytaliśmy, właśnie to robi. Zaczyna się od perspektywy ogólnoświatowej. Był jakiś spis ludności w całym państwie, czyli w całym ówczesnym świecie. Że był jakiś wielki władca, który ten spis zlecił i nagle wszystko koncentruje się na dwóch osobach, na Józefie i na Marii.
A potem światło pada na Jezusa. A Józef tak naprawdę mógł sam udać się do spisu, ale z jakiegoś powodu zabiera z sobą Marię, która jest w ostatnim miesiącu ciąży. Czy to było rozsądne? I chociaż rzeczywiście wszystko dotyczy spraw ogólnoświatowych, bardzo ważnych i bardzo istotnych, to tak naprawdę chodzi o dwoje ludzi i o to, co za chwileczkę się stanie, co za chwilę się wydarzy. Ale żeby zejść jeszcze niżej, żeby zejść jeszcze bardziej do konkretu, to chciałbym zaprosić nas dzisiaj, żebyśmy dzisiaj usiedli sobie, czy wyobrazili sobie, że siedzimy w miejscu, gdzie siedzieli pasterze. Bo już tak bliżej ziemi to już chyba się nie da. Moglibyśmy usiąść jeszcze tam, gdzie siedzieli zwierzęta, których pilnowali pasterze, ale to nie nasze miejsce, nie nasza rola. Tam nie powinniśmy siadać, więc nie warto. Ale można usiąść z pasterzami, bo oni są i byli wtedy najniżej. A kim byli ci pasterze? Kto to jest ten człowiek, ten pastuch, ten pasterz, do którego przychodzi anioł i opowiada te wszystkie górolotne, wspaniałe rzeczy? A prawdę mówiąc, nie za wiele wiemy na ich temat, na temat tych konkretnych pasterzy. Poza tym, że byli pasterzami w Izraelu, a w tamtym czasie to nie był żaden przywilej. To nie był żaden zaszczyt być pasterzem. Najczęściej nie pasli swoich owiec, ponieważ ich nie mieli, ale wynajmowali się do pasienia cudzych stad. I tak było w przypadku tamtych pasterzy. A na pasterzy patrzono podejrzliwie, gdyż trochę jak cyganie, jak Romowie, nieustannie się przemieszczali w poszukiwaniu nowych pastwisk, nowych pól, na które mogli poprowadzić owce. Pasterze w tamtych czasach nie chodzili do świątyni czy do synagogi, a więc nie byli zbyt religijni. A prawdę mówiąc, pasterz to jest nizina społeczna. To taki człowiek, który nie od razu jest kryminalistą, ale w tamtej kulturze ma dosyć szemrane, czy miał dosyć szemraną opinię. To taki człowiek, który jak łatwo się domyśleć, robi w bydle. Robi często w gnoju. Taką miał robotę. Nie zajmował się intelektualnymi rozważaniami na temat życia czy rzeczywistości, tylko zajmował się tym, żeby zwierzęta miały co jeść i były bezpieczne. Pastuch wtedy nie był myślicielem. A śmiało można o nim tak powiedzieć. To był pastuch, który jak trzeba, to siarczyście zabluźnił, a pewnie jak trzeba, to i napił się czegoś mocniejszego, bo było zimno w nocy i trzeba było się rozgrzać, bo trzeba było nocą pilnować stad. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli taką przyziemność i realność tego, co oni robili. To nie była fajna robota. W gnoju, w brudzie, w smrodzie. Trzeba było paść owce, żeby jakoś wykarmić rodzinę. To nie byli uczeni w piśmie i teologowie, ale byli prości. Prości ludzie, którzy chcieli przeżyć i wiedzieli, że ten Bóg na górze, o którym może kiedyś słyszeli, nie ma nic wspólnego z ich życiem tu na dole. Być może nawet nie chcieli o tym Bogu rozmawiać. Tak sobie myślę, że trudno sobie wyobrazić rozmowę o Bogu z pastuchami, z tymi ludźmi ubrudzonymi gnojem. To tak jakbyś dzisiaj poszedł gdzieś na budowę i próbował porozmawiać z robotnikami o teologii. A spróbuj, zachęcam. Ciekawy jestem, jaki będzie tego efekt. I nie chodzi o to, że robotnicy nie są teologią zainteresowani, ale oni po prostu nie mają na to czasu, bo jest robota do wykonania, bo są owce do karmienia, bo jest gnój do posprzątania. Są pilniejsze sprawy na głowie. A dzisiaj również zrezygnujmy przez chwilę z tej teoretycznej pasterskości i usiądźmy przy ognisku z takim pastuchem ubranym w jakieś łachmany, który śmierdzi,
bo urodził się gnojem, a ten pastuch siedzi z innymi chłopami i pewno nie rozmawia o zbyt mądrych rzeczach, tylko gada o tym, co się w wiosce dzieje. Który gada o tym spisie, o tych nowych podatkach, który zastanawia się, jak wyżywi swoją rodzinę za to, co robi. Oni po prostu gadają tak z sobą, po prostu najzwyczajniej w świecie. A gdyby tylko ten Bóg jakoś przyszedł i wkroczył w ich życie, to może by uwierzyli. Gdyby tak przyszedł i pokazał się na chwilę, na malutką chwilę, to wszystko byłoby jasne i oczywiste. Czy to nie byłoby piękne? A co się dzieje dalej? Pasterze siedzieli przy ognisku, gadali sobie o spisie, o nowych podatkach. Zastanawiali się też nad tym, gdzie teraz popędzą owce, by znaleźć dobre, nowe pastwisko. A kiedy tak o tym wszystkim dyskutowali, nagle zobaczyli światło, światłość wielką. I czytamy, że stanął przy nich anioł, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. A w Ewangelii Łukasza jest to już trzecie pojawienie się anioła. Za pierwszym razem przyszedł do Zachariasza, potem do Marii i w końcu do pasterzy, do tych zwykłych, śmierdzących pastuchów. Za każdym razem osoba odwiedzana przez anioła reaguje dokładnie tak samo. Odczuwa strach, przerażenie. O pasterzach czytamy, że ogarnęła ich boleść wielka i byli przerażeni. A więc znowu musimy wyrzucić z swojej głowy ten wizerunek anioła, który w nas utwierdziła popkultura, tego pięknego młodzieńca ze skrzydłami ubranego w białą szatę. Nie sądzę, że takiego anioła pasterze by się wystraszyli. A więc za każdym razem osoba odwiedzana przez anioła reaguje dokładnie tak samo. Pasterze zareagowali przerażonym przerażeniem i strachem. Zareagowali tak, jak ludzie w czasach Starego Testamentu, kiedy przychodził do nich Bóg. Bo też ten opis jest bardzo, naprawdę bardzo podobny do opisów starotestamentowych. Mamy anioła, mamy głos z nieba, mamy światłość, mamy chwałę Pańską. A kiedy w Starym Testamencie Bóg objawiał się ludziom, to czasem przychodził w subie ognia lub ogłoku. Czasem cała góra płonęła i słychać było grzmoty i pioruny, a ludzie zawsze na to zjawisko reagowali przerażeniem. Nikt nie miał wątpliwości, że Bóg istnieje, ale te spotkania nie tworzyły bliskości. Ludzie nie mieli wątpliwości i się bali, ale kiedy tylko opadły emocje, szybko zapominali o Bogu i życie zaczynało się toczyć swoim własnym biegiem. Bo okazuje się, że strach nigdy nie był i nie jest dobrym motorem do zmiany. Strach i przerażenie, lęk, obawy nigdy nie są i nigdy nie były dobrym motorem, tym silnikiem napędowym do zmiany. Bóg był gdzieś tam w górze, a ludzie tu na dole. Życie toczyło się dalej, aż do następnej interwencji Boga, która znowu zasiała strach, tak jak w czasach Starego Testamentu. I tak jak w czasach Starego Testamentu pasterze dobrze wiedzieli, że Bóg jest dla nich niedostępny. A z jednej strony możemy pomyśleć sobie, że nagle w czasie nocy zrobiło się jasno. I mogło tak być. I najprawdopodobniej tak było. Ale święty Łukasz, który napisał tę Ewangelię, używa tego wyrażenia tylko jeszcze jeden raz. Wtedy, gdy w Dziejach Apostolskich opisuje nawrócenie apostoła Pawła w drodze do Damaszku. I co to był za moment dla Pawła w tej drodze do Damaszku, w którą się udał? Co to był za moment w jego życiu? Kiedy nagle w tej światłości usłyszał wezwanie, że ma się nawrócić, że wszystko, co robi, było złe, było do bani, było straszne, to ta światłość, która spadła na Pawła, powaliła go na ziemię i usłyszał głos z nieba,
którego inni nie słyszeli. I jak czytamy w dziejach, na jakiś czas stracił wzrok. A po tym doświadczeniu wiedział, że potrzebuje zmiany, że potrzebuje się nawrócić, że potrzebuje zmienić swoje życie o 180 stopni. A skoro Łukasz używa tutaj tego stwierdzenia, może również do tych pasterzy dotarła taka myśl, muszę coś zmienić, bo inaczej nie dam rady. Że może ta światłość, której tak bardzo się przerazili, zbudziła w nich myśl, trzeba coś zmienić, trzeba zacząć inaczej żyć, bo inaczej życie, gdy się nie zmieni, nie ma żadnego sensu. A musicie przyznać, to przerażająca myśl. Szczególnie dla facetów, którzy nie lubią zmian. Bo zmiana dla facetów jest obca. Nam pasuje tak, jak jest. Niech inni się zmieniają. A jednak ci faceci, ci pastuchowie zrozumieli, że trzeba coś zmienić. Trzeba zmienić i zacząć inaczej żyć. A więc wierzę, że dzisiaj dla nas również ten głos anioła z nieba to zaproszenie do zmiany. A co mówi dalej anioł? Dalej mówi, że zobaczą dwa znaki. Dwa bardzo proste znaki. Pierwsze, niemowlę owinięte w pieluszki. To będzie dla nich znak. A drugi, że niemowlę leżeć będzie w żłobie, a konkretnie w drewnianej skrzyni, w korycie, które służyło do podawania jedzenia zwierzętom. Żłób, koryto. Naczynie drewniane, które służyło do tego, aby nakarmić zwierzęta, tam będzie to niemowlę owinięte w pieluchy. Te niemowlę znajdą w miejscu, gdzie przebywają zwierzęta. A to też bardzo ciekawe. Co to może dla nich znaczyć? Co to jest za znak zobaczyć dziecko? Co to jest za znak zobaczyć dziecko owinięte w pieluszki? A może dla nich to był znak, że jest nowy początek, że jest nowy start w życiu. Tak jak dziecko jest nowe na świecie, nieskalane, czyste. Anioł mówi, możecie zacząć od początku, a cokolwiek zrobiliście w swoim głupim życiu, wzywam was do takiej zmiany, przekonując was, że da się zacząć od początku. Cokolwiek narobiłeś, jakiekolwiek głupoty w życiu zrobiłeś, możesz zacząć od początku. Jest możliwy nowy start. Jest możliwe nowonarodzenie. Zobaczcie, wszystko jest możliwe. Od dzisiaj możesz zacząć na nowo żyć. A gdzie to się stanie? A stanie się to w miejscu, które dobrze znacie, mówi anioł. I każe im iść do stajni, jaskini, jakiegoś szałasu, gdzie przebywały zwierzęta. A co to jest za miejsce? Jest to jedyne miejsce, gdzie oni mogli bez przeszkód wejść. Nie wiem, czy się nad tym zastanawiałeś. Bo jeżeli Jezus urodziłby się w świątyni albo w jakimś innym pięknym pałacu, to by go nigdy w życiu nie spotkali. Nigdy w życiu by go nie zobaczyli, bo po prostu by tam ich nie wpuszczono. A więc każe im iść do stajni. Anioł przyszedł i powiedział, że dziecko, które leży w żłobie, jest synem Boga. Jest Zbawicielem świata, jest Chrystusem, jest Panem. Kiedy pasterze przyszli do stajenki i zobaczyli niemowlę, które nic nie powiedziało, bo przecież nie umiało mówić. Przed chwilą się urodziło. A wyglądało tak, jak setki innych niemowląt. Zwyczajne, małe dziecko. Trzeba było je karmić i przewijać. Czasem bolał je brzuszek, dostawało czkawki. I dzisiaj, tak jak wtedy, okazuje się, że bez względu na to, w jakich czasach żyjemy i czy Bóg przemawia do nas przez światłość i aniołów, czy możemy osobiście Go spotkać w Betlejem, czy też czytamy o Nim na kartach Pisma Świętego, zawsze stoimy przed tym samym wyzwaniem, by po prostu uwierzyć.
by po prostu uwierzyć, że jest zainteresowany, by wkroczyć w nasze zwykłe, często beznadziejne życie. Tak sobie myślę, że im te 2000 lat temu wcale nie było łatwiej niż nam dzisiaj. Ale na tym właśnie polegało wyzwanie i ryzyko, jakie podjął Bóg, decydując się wkroczyć w nasze życie i budować z nami relacje. Relacje, która budowana jest na miłości, a nie na lęku i nie na strachu. A jednak dla mnie najbardziej intrygująca jest zmiana, jaka dokonała się w pasterzach, w tych zwykłych pastuchach, w wyniku spotkania się z Jezusem. Na początku tej historii, kiedy pojawił się anioł, pasterze zareagowali strachem, przerażeniem. A kiedy odchodzili ze stajenki, wrócili wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co widzieli i co słyszeli. Wszystko zaczęło się od strachu, a skończyło na uwielbieniu, ponieważ spotkali Syna Bożego. Spotkali samego Boga. Pasterze wiedzieli, że Bóg stał się im bliski, bo dla Chrystusa żaden człowiek nie jest zbyt mało znaczący, by wkroczyć w Jego życie. Bo dla Chrystusa żaden, naprawdę żaden człowiek, nawet taki śmierdzący pastuch, nie jest zbyt mało znaczący, by wkroczyć w Jego życie i mieć z Nim relację. Relację, która budowana jest na miłości, nie na strachu. Ten Bóg, o którym dzisiaj tak wiele słyszycie, w cudowny sposób wkroczył w życie Kamila. Tego Kamila, o którym na początku wam opowiadałem. Pamiętacie Kamila? 12 grudnia 2011 roku trafił na terapię uzależnień. A pewnego razu usłyszał od kogoś, że tacy pacjenci jak on źle rokują. Tak naprawdę w ogóle nie rokują i nie dają im zbyt wiele szans. A dzisiaj Kamil dobrze wie, że to dzięki Bogu udaje mu się utrzymywać trzeźwość w swoim życiu. Że to dzięki Bogu odbudował relację ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi. A w maju 2012 roku, w piątym miesiącu swojej trzeźwości, stało się w jego życiu coś bardzo dziwnego, coś bardzo wyjątkowego. A spotkał kolegę, który opowiada mu, że przestał pić. Pamiętacie, Kamil nie pił już 5 miesięcy. A ten jego kolega mówi, że przestał pić i chodzi na spotkania do jakiejś grupy wsparcia. A Kamil pomyślał sobie, że jak on tam chodzi, to może i nie pije, ale na pewno ćpa. I pewnego piątku wybrał się z nim na spotkanie, z tym swoim kolegą. I było to w bloku, w jakimś pomieszczeniu, niezbyt ładnym, śmierdzącym, w jakiejś komórce, nieciekawym miejscu. A na spotkaniu jego uwagę przykuło to, że ludzie tam się bardzo cieszyli, byli otwarci, pełni radości i miłości. I bardzo serdecznie go tam przywitali. Mieli sobie coś, czego on szukał całe życie, a czego nie mógł znaleźć. A nie mógł znaleźć tego w seksie, w alkoholu, w narkotykach. A cały czas szukał Boga. A jednak jego entuzjazm osłabł, gdy zapalili świeczkę. Złapali się za ręce i zaczęli się modlić. A pomyślał sobie, ja to mam strasznego pecha. Mam strasznego pecha w swoim życiu. Najpierw rozwód rodziców, dzieciństwo na ulicy, śmierć wszystkich najbliższych osób, więzienie, leczenie psychiatryczne, nieudane małżeństwo i jeszcze teraz, kiedy zacząłem walczyć o swoje życie, o swoją trzeźwość, trafiłem do jakiejś sekty homoseksualistów, którzy modlą się i trzymają się za ręce. A czekał tylko, kiedy będzie mógł wyjść z tego spotkania. A gdy zaczęli mówić, usłyszał, że stan, w jakim obecnie się znajdują, zawdzięczają Bogu. Zawdzięczają Jezusowi. Pomyślał, że to nie dla niego. Przecież ja nie wierzę w Boga, mówił Kamil. I tak, nie wiadomo kiedy minęły godziny, podczas których czuł się bardzo dobrze. A po spotkaniu wyszedł, wsiadł do swojego samochodu, do swojego auta i jechał do domu. Po drodze przytrafiło mu się coś bardzo dziwnego. A znam Kamila, wiem, że nie zmyślał. Mówi, że usłyszał wewnętrzny głos, który powiedział mu, co jeszcze musi się wydarzyć w twoim życiu,
abyś zrozumiał, że nie do tego cię powołałem. A myślał, że zwariował. Gdy wszedł do domu, żona i dzieci już spały, a on nie wiedział, co ma z sobą począć. Po chwili wszedł do pokoju swoich dzieci, padł na kolana i zaczął się modlić. Wołał do Boga, w którego właśnie uwierzył, a którego kiedyś nie znał. I krzyczał: Boże, jak jesteś, dotknij mnie, bo nie dam rady bez Ciebie w tym życiu. W tamtej chwili poczuł, że coś się odmieniło, że odmieniło się jego całe życie. Wiedział, że to był On, Bóg, Jezus Chrystus. Płakał, wyznając przy tym swoje grzechy, prosił na kolanach, by Bóg pomógł zmienić swoje życie, a na drugi dzień, mimo tego, że w świecie zewnętrznym nic się nie zmieniło, w środku Kamil był kimś innym, był innym człowiekiem. Zapragnął poznawać Boga, w którego właśnie uwierzył. Bóg wkroczył w jego życie, w te popaprane, śmierdzące życie. Wkroczył w życie, w którym nikt nie dawał mu szans, bo przecież źle rokował. A Bóg z nim nie skończył. Bo dla Chrystusa żaden człowiek nie jest zbyt mało znaczący, by wkroczyć w jego życie. Kamil jest młodym pastorem Kościoła Chrystusowego Genezis Nowa w Pabianicach. A z żoną wychowują trójkę dzieci. Pomaga też innym poznać, czy zapoznać się z Jezusem Chrystusem, z tym Bogiem, którego uwierzył. A 30 listopada tego roku razem z grupą facetów z naszej wspólnoty pojechaliśmy na Zakarpacie do mieszkających tam Romów i odwiedziliśmy różne tabory romskie, dając im jedzenie, ubranie, proste rzeczy. Odwiedziliśmy też taką romską społeczność, która funkcjonuje na wysypisku śmieci. Bo ta romska społeczność od miasta dostała właśnie kawałek ziemi, na którym kiedyś znajdowało się wysypisko śmieci. Poznaliśmy tam wierzących Romów. Podobny do tych pasterzy, którzy może nie pachnieli zbyt pięknie, ale serce oddali Chrystusowi i w Niego wierzyli. W Niego wierzyli i Jego uwielbiali z całych sił. Bo dla Chrystusa każdy człowiek jest ważny i z każdym chce mieć relację. Chrystus z każdym, absolutnie każdym chce mieć relację. Relację opartą na miłości, a nie na strachu. Tylko czy ty do tego swojego życia zechcesz go zaprosić? Tak jak zaprosili go Romowie, pasterze? Jak zaprosiło go wielu z nas siedzących dzisiaj na tej sali? Zobaczmy tą krótką relację z naszego wyjazdu na Ukrainę. Wyruszamy, jedziemy na Ukrainę, na Zakarpacie, do Romów mieszkających właśnie tam. Z pomocą humanitarną jedziemy z facetami związanymi z męską sprawą, z różnych wspólnot, ze społeczności chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie i Genezis Nowa Pabianice. Dziękujemy. Ruszamy. Dojechaliśmy szczęśliwie, wszyscy cali, wszyscy zdrowi. Jesteśmy w miejscowości Uszgorod i właśnie pakujemy jedzenie, które pojedzie do romskiego taboru gdzieś w okolicy. Kasza grecka. Kasza gryczana, olej. I spasiba Bogu. I wam spasiba, że Gospodź Bóg błogosławiaje nas przez was. Dobra, kupujemy dzieciom romskim wszystkie ubrania. Teraz zaczęliśmy kupować kurtki. Ciężki wybór, ale kupujemy. Z około 100-150 kurtek. Kurtek chcemy kupić, super. Do każdej paczki dodajemy 3 konserwy od misji Dobroczynić. I do każdej paczki dołączyliśmy historię. Historię przyjścia Jezusa Chrystusa na świat.
Na chalmie wysokam, na kraju sielna, tam żywu cygani, zawarat dawna. I paju cygani, w radości mi dzień, pieśniu pa cygański, pieśniu o Chrystie. В пісні говориться про те, що цигани жили своїм життям, але прийшов Ісус Христос, і з того часу змінилося повністю життя ромів. Trudno nazwać się domem, to te miejsce, w którym jesteśmy. Jest tutaj piątka dzieci. Starsza siostra opiekuje się tymi dziećmi. Ojciec wyjechał, a matka umarła. No i w takich warunkach przyszło żyć tym dzieciom. Po krótkiej naradzie stwierdziliśmy, że musimy coś z tym zrobić. Część chłopaków zabrała dzieci do pizzerii i na lody, a część ekipy została, żeby zrealizować nasz tajny plan. Postanowiliśmy, że naprawimy dach i zrobimy remont w domu. Tutaj przez szpary widać takie stare dywany i te dywany to w zasadzie jest sufit tego pomieszczenia w środku. Wynosimy wszystko z mieszkania, rozkładamy nowe gumoleum, robimy nową podłogę, sprzątamy, że jak wrócą z pizzy, żeby mieli... Nowe garki, nowe łóżko, kubki, stół, krzesła, łóżeczko dla dziecka, czajnik, wszystkie podstawy. Nie ma nic nowych należy. Tak jest. Słuchajcie, rodzinka pojechała na pizzę, nic nie wiedzą, przyjadą. Będzie niespodzianka. Super. Teraz będziesz miała czas dla siebie. Ja rada, Boże rada. Tak? Za my też radzi. No. Ona nikada, ona nikoli takie nie mała. Nikoli nie mała poduszku. Nikoli nie mała takie, nawet mriety dzieci jej nie mogli pro to. I tomu my dziękujemy wam za to, że wy przyszli. Особенно дякує Бобричка дякує за то, що ви їй допомогли. Поволі наш побит в Україні добігає до кінця. Зробилишми naprawdę sporo rzeczy, fajnych rzeczy. Doświadczyliśmy mnóstwo różnych emocji. Śmialiśmy się, również popłakaliśmy. Naprawdę było fajnie. A o tym, co udało nam się zrobić, opowiekamy. Tak naprawdę to, co chcieliśmy uzyskać, to chyba uśmiech na twarzach dzieci i ludzi. To się udało zrobić. Nakarmiliśmy 250 osób podstawowymi produktami, jak mleko, mąka, olej, cukier i te wszystkie rzeczy, które są potrzebne na co dzień, ale też udało się zrobić pizza party. Tak jest, to będziemy pamiętać do końca naszego życia. Kiedy dzieci śpiewały uwielbienie i udało nam się z ponad 150 osób nakarmić pizzą, kolą i lodami. Także było niesamowicie. Do tego rozdaliśmy 200 kurtek, więc dzieci będą miały ciepło. To był niesamowity czas. I w tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy dołożyliście się do tego projektu ze społeczności chrześcijańskiej Tomy i z Kościoła Chrystusowego Genezis Nowa w Pawianicach. Dziękujemy tym, którzy wsparli nas, a mieszkacie w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że takie też wpłaty były. Dziękujemy Kościołowi w Niemczech jeszcze raz. Tak jest. Dziękujemy wam za modlitwy w Pawianicach, w Tomaszowie. Wiem, że ludzie się modlili. Jesteśmy bardzo, bardzo za to Panu Bogu wdzięczni.
Dzisiaj również z tego miejsca chcę powiedzieć, nie chcę składać deklaracji, ale wiem, że na pewno będziemy modlić się o Romów tutaj na Zakarpaciu, a jak Bóg pozwoli, może kiedyś, może za rok, może za dwa lata wybierzemy się tutaj znowu, a może przybierze to charakter jakiejś systematycznej pracy, o którą po prostu będziemy się modlić. Tak jest. Także bardzo raz jeszcze dziękujemy. Wszystkie wam dziękujemy. Dla Chrystusa żaden człowiek nie jest zbyt mało znaczący, by wkroczyć w jego życie. My o ludziach różnie możemy sobie myśleć, ale Chrystus zawsze dobrze o nas myśli. Kocha każdego człowieka. I to jest prawda. I z każdym chce mieć relację. I słyszeliśmy o tym. Relację, która oparta jest na miłości. Nie na strachu. Chciałbym, żebyście teraz stali. Zapraszam, wstańmy. Tak sobie myślę, że to, co powiem, nie będzie dla was brzmiało dziwnie, bo już takie rzeczy słyszeliście. A gdy patrzymy na ten świat, na ten otaczający nas świat, z jego niesprawiedliwością, z tą społeczną niesprawiedliwością. Gdy patrzymy na ten świat, świat polityków, często skorumpowanych, widzimy świat, który pogrąża się w ciemności. Jest wojna w Ukrainie cały czas, a Romowie? A Romowie zawsze mieli pod górkę. Przecież to złodzieje. Prości ludzie. Ale nie wszyscy. Niektórzy oddali swoje życie Chrystusowi i doświadczyli zmiany. A więc gdy patrzymy na świat z jego niesprawiedliwością, z tymi wszystkimi złymi rzeczami, których naprawdę jest sporo na tym świecie, gdy widzimy ten świat z całym jego złem i z tą biedą, to chciałbym się zapytać, a gdzie jesteś, Jezu? I może odpowiedź dla niektórych z was będzie zaskakująca. Wierzę. Wierzę, że Pan Jezus, Pan Bóg jest tutaj. Jest właśnie tutaj z nami. A Jego znaki, czy znaki Jego obecności widać w Niedabylu? A było tam kilku wierzących ludzi i przywieźli paczki dla pensjonariuszy tamtego ośrodka. Wierzę, że Jezus Chrystus jest w Janowicach Wielkich. Tam, gdzie alkoholicy dochodzą do zdrowia. Wierzę, że Jezus jest w ośrodku Nowy Początek w Warszawie, gdzie bezdomni dostali dom. Wierzę, że jest wśród Romów, wśród nas tutaj i wierzę, że jest także w Twoim życiu. A jeżeli jeszcze z jakiegoś powodu nie nawiązałeś z Nim relacji, a może odłokałeś tą decyzję na później, a później się z Jezusem pomodlę, później się z Nim nawiążę relację, to chciałbym Ci powiedzieć, żebyś nie czekał. Żebyś nawiązał z Nim relację dzisiaj, tą relację, która oparta jest na miłości, nie na lęku, a doświadczysz prawdziwego życia. Może niełatwego, bo przecież Bóg nikomu nie obiecał łatwego życia tutaj na ziemi. I nie możemy mieć do Niego za wszystko pretensje, za to, co nam nie wyszło, za to, że popsuliśmy relacje ze swoimi dziećmi. Nie możemy Go za to obwiniać, bo to nie Jego wina. Ale możemy liczyć na Jego pomoc i na Jego stałą obecność w naszym życiu. Jeżeli nigdy, tak naprawdę nigdy nie nawiązałeś z Nim relacji, to dzisiaj chcę się modlić z Tobą i chcę prosić Cię, zachęcać Cię do tego, żebyś nie lekceważył tego, co dzieje się w Twoim sercu. I nie czekaj na jakieś szczególne znaki. Nie czekaj na światło, na głos z nieba, bo możesz się nigdy nie doczekać. I co wtedy? Gdzie spędzisz wieczność?
I nie chcę cię straszyć, ale chcę powiedzieć, że Bóg zaprasza cię do relacji dzisiaj, tu gdzie jesteś. Nie musisz jeździć w jakieś szczególne miejsca, bo dzisiaj tutaj możesz nawiązać z Nim relacje. Możesz uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł jako niemowlę na ten świat. Możesz uwierzyć w tego Jezusa, którego uwierzyli pastuchowie, w który wierzymy my dzisiaj tutaj, w który wierzą ludzie na całym świecie. I dzisiaj również chcę się modlić o nas wszystkich. O nas, którzy od dawna wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ale z jakiegoś powodu może nie dzielimy się tym światłem z innymi, bo mamy różnego rodzaju obawy, bo co inni powiedzą. Bo jak o mnie pomyślą, że jestem sekciarzem? A niech myślą sobie, co chcą. Ty wiesz, kogo uwierzyłeś. Wiesz, komu zaufałeś. A więc teraz możemy zrobić coś szalonego. Możemy zamknąć oczy i pochylić swoje głowy i dołączyć się do modlitwy, w której chcę was poprowadzić. Dobry Panie Boże, proszę Cię, wybacz mi moje grzechy i pozwól mi uwierzyć. O to Cię proszę. Proszę Cię, Panie, abyś zmienił moje życie. Proszę Cię o siłę do tego, abym mógł budować relacje z Tobą, relacje, której pragnę, za którą tęsknię. Proszę Cię, Jezu, zamieszkaj w moim życiu. Oddaję Ci to życie. To całe dziwne, niezrozumiałe życie z moimi nawykami, grzechami, z tym całym bałaganem, który narobiłem. I wierzę, że gdy przyjdziesz i zajmiesz stosowne miejsce w moim życiu, to pomożesz mi to wszystko posprzątać i uporządkować. Wyznaję Ci jeszcze raz moje grzechy, wiarą przyjmuję od Ciebie przebaczenie i dzisiaj wierzę, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. A teraz będę modlił się z tymi, którzy a może przychodzą do kościoła dwa razy w roku, na święta Wielkiej Nocy i na święta Bożego Narodzenia. Będę modlił się z Tobą. Może kiedyś nawiązałeś relację z Chrystusem, ale później przez jakieś głupoty odwróciłeś się od Niego, to wiedz, że dzisiaj możesz przyjść i również doświadczyć bliskości Boga. Dobry mój Panie Boże, dziękuję Ci za to, że kiedyś odnalazłeś mnie w tym świecie. Dziękuję Tobie za to, że przebaczyłeś mi moje grzechy i przepraszam Cię, że w tym całym dziwnym życiu pogubiłem się i odszedłem od Ciebie. Wybacz mi, Panie. O to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Wybacz mi to, że odsunąłem się od Ciebie i często zapominałem o Tobie, a dzisiaj wyznaję Ci jako grzech, prosząc o przebaczenie, prosząc o siły do tego, abym mógł żyć tym dobrym życiem, naśladując Twojego Syna, mojego Pana i Zbawiciela. I o to Cię proszę w Jego imieniu. A teraz, Panie Boże, chcemy modlić się o nas wszystkich tutaj, na tej sali, abyśmy w tym świecie pogrążonym w ciemności byli światłem dla ludzi, którzy giną bez Ciebie. Panie, sporo jest ludzi wokół nas, którzy Ciebie nie znają, a więc prosimy Cię dzisiaj, całym Kościołem, całą wspólnotą. Używaj nas w tym mieście, abyśmy byli światłem, abyśmy świecili tym światłem, które wnosi w nasze życie Chrystus, aby inni mogli zapragnąć społeczności z Jezusem i żyć dla Niego. O to Cię prosimy i o to modlimy się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.